Jesteśmy na terenie wsi Tworylne. Przed wojną była to duża wieś licząca około 1000 mieszkańców. Znajdujemy się tutaj na cmentarzu. Może dodam, że cmentarz ten jest utrzymywany przez leśników. W tym roku wykonaliśmy nowe ogrodzenie. Dodam też, że prawie każdego roku przyjeżdżają rodziny osób, które zostały stąd wysiedlone. Tak jak tu tutaj widzimy, nazwisko Kij było dosyć popularne we wsi Tworylne. I rodziny tych osób, które zostały tu pochowane, przyjeżdżają, żeby uczcić ich pamięć poprzez złożenie kwiatów, zapalenie znicza lub też postawienie nowego nagrobka lub krzyża. Tak jak widzimy na nagrobkach, można zauważyć, że jedne napisy są po polsku, inne po ukraińsku. Jest to cmentarz, no można powiedzieć, był i jest cmentarz wielowyznaniowy, także byli tutaj chowani ludzie wyznania prawosławnego, grekokatolickiego, którzy razem zamieszkiwali wieś Tworylna. Znajdujemy się w Dolinie Tworylnego. 80 lat temu istniała tutaj wieś o nazwie Tworylne, która tętniła życiem. Mieszkało tutaj około 1000 mieszkańców, tak jak możemy zobaczyć na mapach Luftwaffe wykonanych w 1944 roku. Lesistość wtedy wynosiła tu tylko 40%. Natomiast lasy były mocno użytkowane, wykorzystywane były do budulca, do budowy domów, także do codziennego bytu, czyli do opalania. Przez te 80 lat na dzień dzisiejszy lesistość mamy około 80%, a to dzięki pracy kilku pokoleniom leśników. Jeżeli chodzi o dawne ślady tej wsi, to możemy spotkać tutaj stare piwnice, cmentarze, dzwonnice, ruiny cerkwi. Na dzień dzisiejszy na terenie Doliny Tworylnego gospodaruje nadleśnictwo lutowiska. Łąki są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, są koszone, stanowią bazę pokarmową dla zwierzyny płowej, dla żubrów. Utrzymywane są także stare sady owocowe, z których owoców korzysta także zwierzyna leśna, czyli jelenie, żubry, niedźwiedzie. Wojciechu, byliśmy ostatnio w terenie z nadleśnictwa lutowiska i stworzyliśmy taki krótki film, który pokazuje okolice bardziej ze strony, w kontekście leśnym, od strony nadleśniczego i możesz tutaj zobaczyć Tworylne. A wiem, bo kiedyś rozmawialiśmy, że bardzo mocno nad tym Tworylnem pracowałeś, prawda? Tutaj zresztą widać dolinę z drona i zupełnie to inaczej wygląda niż w relacjach ludzi, prawda? Widzisz, jak jest... Mógłbyś coś powiedzieć o Tworylnem, o tych twoich badaniach? To by było, jakbyś się odniósł do tego, co nadleśniczy powiedział. No, to jest taka kwestia jeszcze, że przy takich pracach, jak ja wykonywałem, czy jak należy postrzegać wieś, to jednak dzisiaj Tworylne nam się kojarzy głównie z tą pustą doliną, gdzie jest dzwonnica, to co było widać na tym filmie, prawda? Czyli tam cmentarz, miejsce po krzyżu pańszczyźnianym, ruiny stodoły dworskiej. No i wszechobecny las, prawda? No i chodzi mi o to właśnie, że jednak dawni mieszkańcy pojmowali wieś trochę inaczej, to znaczy to nie tylko zabudowa, ale ta wieś miała pewien obszar i Tworylne swoimi granicami sięga od na południu grzbietu Szczycisk, na północ sięga po grzbietu Trytu. Także obszarowo to jest duża osada, ale mi chodzi o to, żebyśmy właśnie nie ograniczali tego swojego wyobrażenia Tworylnego tylko do tej doliny, gdzie trochę się rzeczy zachowało z przeszłości, tylko że jak ja na przykład robiłem badania z mieszkańcami Tworylnego, ale każdej innej wsi, to znałem dokładnie, gdzie biegły granice, bo ci ludzie prowadząc dawniej, gospodarząc gdzieś tam w terenie, na polach, no spędzali ten wolny, nie może wolny, ale ten zawodowy czas dosłownie, pracując na roli, od swojego domu do granicy wsi. W jedną, w drugą, w trzecią, czwartą stronę. Dlatego
też bardzo dobrze znali topografię, tak jak w przypadku Tworylnego, od powiedzmy od Rytu po Szczyciska. Powiedziałeś o tych ludziach, że jakby to był ich cały świat, te parę dziesiąt hektarów pewnie terenu, że jakby o to bardzo dbali, ale jakbyś mógł coś powiedzieć z tego twojego tła, twojej pracy. Tak, mówimy o tym, że Tworylne nam zarosło i w zasadzie to, tak jak mówię, mentalnie się ograniczamy do tego, do tej, powiedzmy, środkowej części wsi, tam gdzie było to tak naprawdę centrum, ludzie to dawniej nazywali Seredyna. Natomiast no, ten duży obszar Tworylnego dzisiaj został zajęty przez las. 30 lat temu, w 1993 roku, uzyskałem zupełnie przypadkowo taką informację, że dawni mieszkańcy Tworylnego mają przyjechać odwiedzać swoją wieś. No, Tworylne akurat miały takie szczęście, czy ludność dawna Tworylnego, że tylko powiedzmy około 30 rodzin zostało wysiedlonych na Ukrainę. Natomiast zdecydowana większość ludności uniknęła wysiedlenia za San i udało tej ludności się przeżyć w tej swojej rodzinnej wsi do 1947 roku. I wówczas, kiedy była akcja Wisła, wysiedlono je głównie w rejon Olsztyna i tam zostali rozsiedleni na Warmii. No i właśnie w 1993 roku po raz pierwszy bodajże zorganizowali zlot mieszkańców, czyli przyjechali. Był to cały autokar tych dawnych mieszkańców, był z nimi ksiądz grekokatolicki. Na cmentarzu odbyła się taka msza zwana panachydą, czyli msza za wymarłą wsią. No a ja skorzystałem wtedy, bo wędrowałem z tymi dawnymi mieszkańcami różnymi, którzy pochodzili z różnych części Tworylnego. No i każdy opowiadał o tym kawałku terenu, który znał najlepiej. No i wtedy właśnie, ale byłem do tych wywiadów przygotowany, czyli wiedziałem, że ludzie będą, więc... Znaczy miałeś rozrysowany szkic i prosiłeś ich o... Wojenną mapę Tworylnego, ale tak jak tutaj widać, no Tworylne to nie tylko zabudowa, ale granica biegnie na grzbiecie odrytu. Oczywiście, zaznaczony. Czyli chodzi o to, że ludzie ci znali jeszcze zachodnią część Otrytu, bo dotychczasowe mapy Otrytu były takie, że były dwie nazwy, prawda? Trochaniec i Hulskie i nic więcej na tym Otrycie nie było. Natomiast jak popatrzymy tutaj chociażby, te żółte plamy to są dawne polany. Ja sobie zdawałem sprawę, że to muszą być jakieś nazwy i to nie jest tak, że dany mieszkaniec będzie znał całą wieś. Tylko kwestia jest taka, że ktoś mieszkał blisko Sanu, miał grunty na Otrycie, to znał ten fragment terenu. No ale czekaj, wtrącę się. Cały Odryt teraz jest praktycznie w 100% zalesiony. No, nie ma praktycznie w ogóle polan, a patrząc na ten obraz, no to są bardzo duże polany, które były typowo użytkowe. No tak, i mapa przedwojenna nam właśnie pokaże kształty tych polan. Natomiast jak ja zbieram nazwy, czy zbierałem, to wiedziałem o tym, że ludzie nie będą na ogół znać jakby lasu, tylko będą znać poszczególne polany. I one będą miały jedną czy dwie nazwy, to zależy ilu było właścicieli. I tam nawet no, były cenne takie znaleziska, to na przykład nazwy znaleziska do nazwy w cudzysłowie, to były na przykład no, nazwy chociażby potoków, bo ten długi wał Otrytu, taki bezimienny, taki powiedzmy, z jakiegoś wewnętrznego podziału dotychczas na mapach, okazuje się, że pojawiają się nowe nazwy i powiedzmy pozwalają orientować się co do drobnych fragmentów tego pasma górskiego. Natomiast, żeby popatrzeć sobie na południową stronę Tworylnego, to granica biegła z Jaworcem na grzbiecie Bukowiny i tak tą nazwę ja znałem z map i okazuje się, że ludzie tą nazwę też znali, to znaczy znali, ale mówili mi, że bardziej ta nazwa była używana przez mieszkańców Jaworca. Natomiast północne stoki, a głównie polany na Bukowinie, no dzisiaj tam będzie młody las. Fragmenty jeszcze tych polan zostały, ale bardzo nieduże. No ale oczywiście, że dzisiaj z kolei te dawne fragmenty tych terenów rolnych widać oczywiście w młodszym drzewostanie i w składzie gatunkowym, bo jest inny. Oni to nazywali Putny. Put to znaczy droga, więc Putny to taka góra jakby drogowa. I tutaj takie są charakterystyczne języki tych polan. I ogólna nazwa Putny, a tu idą powiedzmy takie nazwy, na, powiedzmy jakieś tam Putny kornasowy, czyli zależnie od nazwisk, czyje to było. I dokładnie to ludzie potrafili jeszcze opisać. No,
robili to chętniej, jeżeli wiedzieli, że na przykład ja się też orientuję, bo był człowiek taki nieprzygotowany, to nawet szkoda byłoby tłumaczyć, jak to wyglądało. Natomiast jeżeli widzieli na przykład, że ja to mam wszystko rozrysowane, znajdywali, odnajdywali ten obraz, potrafili go zidentyfikować, no to ta rozmowa naprawdę się stawała wtedy bardzo owocna i miła. Fajnie. Czyli tak naprawdę to jest jakieś opracowanie, które było wstępem do tworzenia twoich map, które mają to stare nazewnictwo, znaczy stare, po prostu właściwe, no bo ci ludzie tam żyli na tych terenach, XIV, XV wiek, no osadnictwo to nie jest kwestia ostatnich 80-70 lat, tylko kilkaset lat wstecz, więc ci ludzie już zdążyli wsiąknąć ten teren, jakby go przysposobić do zagospodarowania, a od ostatnich 80 lat, oprócz gospodarki leśnej, praktycznie tam się nic nie dzieje, w tej dolinie konkretnie. Tak, to znaczy tutaj jak mówimy o tych polanach i jak mówisz o początkach osadnictwa, no to są takie nazwy, które wprost mówią, jak te tereny rolne są wyrywane z lasu, czyli jest wylesieniec, jest trzebież, bo możemy poszukać nazwy, jakieś łazy na Otrycie chociażby, jakiś czertesz, tu jest łaz Popiłski, czyli Popowski. Te nazwy, takie jak właśnie łaz, czertesz, czy też jakieś schary, mówią nam o tym, że to były kiedyś tereny leśne, które zostały po prostu wytrzebione i zamienione na grunty orne. Teraz po wysiedleniach mamy dokładnie odwrotny proces. Ciekawe to jest, że tak mały okres czasu spowodował takie zmiany w krajobrazie, które trudno sobie wyobrazić. Ta mapa bardzo schematyczna, no nie będzie przemawiała tak do wyobraźni jak zdjęcie lotnicze, które w bardziej plastyczny sposób pokazuje, no bardziej trafia do wyobraźni laika, prawda? Jeżeli ja na przykład tworzę mapy turystyczne z tymi dawnymi nazwami i tych polan, pól nie ma, no to ludzie nie wiedzą, do czego się te nazwy odnoszą. Raczej mało kto się zorientuje, że przykładowo nazwa Szczop na Otrycie według moich map roboczych czy map przedwojennych odnosi się do jakiegoś użytku rolnego. Tego użytku nie ma od 50 lat, więc ona de facto się odnosi do lasu. Ale na mapach turystycznych nie mamy drzewostanu, więc jest tylko jedna zielona plama. W związku z tym nie widać jak gdyby tła, w którym miejscu jest postawiona ta nazwa, w sensie do jak ten obszar kiedyś wyglądał, czy nawet dzisiaj, bo jest inny drzewostan. A zdjęcie lotnicze no jest właśnie takim nowym źródłem, który pokazuje przeszłość, a więc ten dawny zasięg lasu. I gdybyśmy samą warstwę nazw z mapy turystycznej, takiej mojej nazewniczej, nałożyli na zdjęcie, no to one właśnie, te nazwy, położą się w takich miejscach, gdzie będziemy mieć śródleśne polany czy pola. Owszem, nazywano też lasy, ale to nie było tak jak dzisiaj, że możemy odnieść wrażenie, że wszystkie nazwy drobne odnosiły się do kawałków lasu. A czy mógłbyś coś powiedzieć o tym terenie konkretnie, który był na filmie zrealizowanym na terenie Nadleśnictwa Lutowiska, czyli rejon po dawnej cerkwi, rejon zabudowań dworskich, to co tam odnieśliśmy, no ty też z tymi ludźmi rozmawiałeś na ten temat, teraz tam jest powiedzmy ruiny, kilka starych piwnic, jakieś zarysy fundamentów, czy te relacje też ci ludzie jakby wracali do tego bardzo emocjonalnie pamięcią, mówili o tym? Wtedy, kiedy w 93 roku byłem z tymi dawnymi mieszkańcami Tworylnego, no to w zasadzie całe życie, jak ci ludzie tam byli, kręciło się wokół tej centralnej części wsi, bo przecież zachowała się dzwonnica, miejsce po cerkwi, ruiny kaplicy dworskiej, cmentarze. No i to powiedzmy były obiekty takie dosyć znane i one zresztą są prezentowane nawet w przewodniku turystycznym wydawnictwa Rewasz. Natomiast tych obiektów jest tam dzisiaj troszkę więcej, to znaczy jest, ale nie zawsze je potrafimy zidentyfikować. Natomiast w oparciu o to, że byli to mieszkańcy, którzy się tam wychowali, więc potrafili mi wskazać inne jeszcze miejsca. I gdybyśmy tutaj popatrzyli, miałem okazję wtedy wędrować wspólnie po Tworylnym z panem Józefem Kuształą. Potem zawiązałem z nim kontakt i pytałem go różne rzeczy już w takich wywiadach korespondencyjnych i w trakcie takiej jednej odpowiedzi od niego w takim liście załączył właśnie mapkę centralnej części dawnego Tworylnego, tak jak to zapamiętał i jest to obraz taki, jaki znamy nawet z mapą przedwojenną, czyli mamy miejsce, czy cerkiew w tym tutaj narysowaną, budynek
obory dworskie, to też jest na mapie przedwojennej. Mhm. Natomiast już budynki położone w tej części rysunku, tu jest na przykład szkoła czy stodoła dworska, no to ich nie ma na mapie przedwojennej. To znaczy, że musiały powstać dopiero gdzieś w drugiej połowie lat 30. czy przed samą wojną, ale na zdjęciu lotniczym są. I tutaj widać właśnie, że na pewno ludzie zabrali jak gdyby obraz tego tworylnego no, w ostatnim momencie, kiedy byli we wsi. Natomiast no, mapa przedwojenna siłą rzeczy gdzieś tam z połowy lat 30. prezentuje sytuację. No, a zdjęcie lotnicze z 1934 roku jest właśnie zgodne z tym obrazem, jaki w pamięci zachowali ludzie. Cóż jeszcze się pojawia z tych ciekawszych obiektów w samym centrum tworzonego, czego nie ma na mapie przedwojennej, to jest strażnica niemiecka. Mhm. Bo tutaj mamy taką mapę z 1940 roku, mapa niemiecka. W sumie jest to kopia mapy polskiej, ale zaktualizowana i możemy zobaczyć na Sanie czerwoną wstęgę granicy między Rosją sowiecką a Generalną Gubernią. A więc ta mapa nam mówi, że Tworylne zostało też rozdzielone niejako Sanem w połowie. Północna część znalazła się w Rosji sowieckiej, południowa w Generalnej Guberni. Mieszkańców zaraz z północnej strony Sanu wysiedlono w ramach Sowieci, w ramach czyszczenia pasa granicznego. Wysiedlili 11 rodzin na Wołyń. Po ataku Niemców na Związek Radziecki ci ludzie wrócili i mieszkali do 1945 roku. Znów zostali wysiedleni, bo znów była granica na Sanie akurat w Tworylnym. Czyli patrząc po tych szkicach, mapach, ilości domów, to można popatrzeć, że na terenie tej miejscowości żyło kilkaset osób, a w tym momencie, no ja dawno nie byłem w Tworylnym, ale z tego co wiem, to nie ma tam nikogo w tym momencie, tak? No, mapa przedwojenna mówi nam, ile było, prawda, budynków w Tworylnym. Samo Tworylne składało się jak gdyby z trzech części. W zasadniczej dolinie, czyli tam, gdzie była cerkiew, to zabudowa ciągnęła się od samego Sanu aż po podnóże Szczycisk. I domów było 90. Natomiast idąc do Tworylnego od strony Studennego, przechodzimy przez Przysiółek Obłazy. Tam było bodajże około 10 domów i przechodząc przez Tworylne dalej w stronę Krywego, wchodzimy do małej dolinki, gdzie był taki przysiółek, który się nazywał Tworylczyk. Tam było też około 20 domów i za Sanem było 11 domów, czyli jakbyśmy łącznie policzyli, to wyjdzie nam około tam 130 domów. Natomiast w Tworylczyku jeszcze, bo tutaj tak, w centrum Tworylnego mieliśmy cerkiew, stodołę dworską, zachowała się jeszcze ruina tej strażnicy niemieckiej, zachowała się ruina spichlerza dworskiego. Natomiast dworu jako takiego nie było i nie wiadomo, co się z nim stało dokładnie, bo tylko właśnie przyjeżdżał tam zarządzać samym majątkiem. Ludzie już nie wiedzieli, kto to jest, tylko pamiętali z imienia, że to był niejaki Zenek i mieszkał w spichlerzu dworskim. Natomiast jeszcze przez całą wojnę odbywało się święto takie ludowe, dożynki. Są też archiwalne zdjęcia, które pokazują to dawne Tworylne właśnie w czasie takiej uroczystości. Natomiast gdybyśmy poszli właśnie jeszcze z Tworylnego na wschód, do Doliny Tworylczyka, to tam z kolei na wodach tego potoku, takiej samej nazwie, Tworylczyk, mieliśmy no, trzy młyny, które pracowały. Coś niesamowitego, tutaj, teraz tam nie ma nic przecież. Teraz nie ma nic, ale jeżeli na przykład mapa przedwojenna mówi tylko o jednym takim młynie. Natomiast według mieszkańców były trzy i oni mi tutaj nawet przysłali i zlokalizowali. No tu są opisy z kolei, prawda, jak te młyny wyglądały, do kogo należały. Tutaj jak zobaczymy, to mamy raz, dwa, trzy takie czerwone kółeczka, że to są młyny. Tutaj w listach już możemy przeczytać, czyja to była własność. Ja chodziłem kiedyś po Tworylczyku i wszystkie te miejsca są do dzisiaj. To są takie duże, powiedzmy, ruiny, podmurówki, takich obiektów właśnie gospodarczych, jeszcze przede wszystkim z młynówkami, czy też z piętrzeniami, czy resztkami dawnych tam, które piętrzyły wodę, żeby potem ją skierować, prawda, jarkiem do młyna. To w terenie bardzo ładnie jeszcze widać. Niesamowite jest to, że wędrując po lasach bieszczadzkich, lasach Beskidnickiego, lasach Pogórza Przemyskiego, że możemy mijać
dosłownie o kilka metrów miejsca, gdzie kiedyś była tętniąca życie miejscowość, bądź po prostu miejsce życia, czy związanych z życiem ludzi, a teraz praktycznie tam jest cichy las, prawda? Cicha dolina. Dziękuję Ci za te relacje, za Twoją pracę, bo to jest coś niesamowitego, co bardzo dużo wnosi do historii tego regionu i myślę, że z dużym szacunkiem należy do tego podejść, bo to jest ogrom pracy i patrząc po Twoich archiwach, to są po prostu setki tysięcy godzin spędzonych na korespondencyjnych relacjach, na analizach map. I mam nadzieję, że te zdjęcia, które udało nam się spiąć w ten geoportal, ustandaryzować te zdjęcia, zrobić ich georeferencje, że pomogą Ci trochę w tej pracy, jakby trochę Cię utwierdzą w przekonaniu, że to co wykonałeś, to była bardzo dobra robota. To bardzo, także trudno sobie wyobrazić przede wszystkim drugie dodatkowe źródło obok przedwojennych map, na których bazowałem i to jeszcze tak powiedzmy trochę młodsze, bo jednak 10 lat różnicy i tak jak to znaczy, trzeba to podkreślić trochę inne w zakresie jednak chociażby tego podziału terenu, gdzie widać działki, drogi. Mapa jest obrazem zgeneralizowanym, jest narysowana, a zdjęcie jest obrazem autentycznym i to dlatego jest, z tego powodu jest to jednak trochę inne źródło właśnie takiej wiedzy przestrzennej. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.